Dzień dobry, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na wybitną ucztę, czyli ósma partia meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Magnusem Karlsenem a Janem Niepomniaszczym. Partia, no, zaskakująca, myślę, i bardzo pouczająca. Więc nie zdradzając za wiele, zapraszam do analizy, tylko powiem, że przed tą partią wynik meczu był na korzyść, jest na korzyść Carlsena jednym punktem. Carlsen po prostu prowadził jednym punktem, zwyciężając jedną partię. Przejdźmy do rundy ósmej i Magnus rozpoczął ruchem E4. No, on jest E4-owcem, D4-owcem, C4-owcem, w ogóle ośmiornicą szachową, może grać tak naprawdę wszystko. Posunięcie E5 ze strony Jana Niepomnieszciego, skoczek F3, skoczek F6. Ten obrazek już widzieliśmy w tym meczu, obrona rosyjska. Jednakże Magnus tutaj postanowił zagrać nieco inaczej, bo w jednej z partii właśnie wybił pionkę i grali po prostu obronę rosyjską. Tutaj jednak postanowił zagrać D4. No, właśnie, bardzo ciekawy ruch, tak też oczywiście można grać. I tutaj Rosjanin zbił skoczkiem na d4. Jeżeli czarne by wybiły na d4, no to tutaj możemy przejść na przykład do gambitu szkockiego, grając goniec c. 4. Chociaż troszkę was w błąd mogę wprowadzić, bo gambit szkocki jest po skoczku C6. W zasadzie to są dosyć podobne pozycje, ale chyba najlepszym ruchem tutaj by było po prostu zagranie E5 i po skoczku E4 można by było zbić na przykład Hetmanem na D4 ruch D5 jest możliwy, można zbić w przelocie, skoczek wybija. No i białe są nieco wyżej ustawione, myślę, że przyjemnie. W każdym razie pozycja Magnusa jest w meczu o tyle komfortowa, że remis, każdy remis przybliża go do tytułu Mistrza Świata, do obrony tytułu Mistrza Świata. Jednakże w partii Skoczek zbił na E4, Goniec zagrał na D3, atakując Skoczka. Posunięcie D5 i Skoczek bije na E5. Czyli tutaj mamy taką dosyć symetryczną sytuację. Skoczek D7, na co Magnus po prostu wybił, bo dlaczego by nie? Goniec wybił. Skoczek D2, zobaczcie dokładnie to samo się dzieje po tej stronie no i skoczek wybił na d2 możemy się zastanowić na przykład co by się wydarzyło jeżeli czarne by spróbowały tego skoczka wzmocnić raczej pod uwagę nie bierzemy posunięć f3 z tego względu, że tu hetman może wskoczyć na h4 i są problemy dla białych więc prawdopodobnie tutaj białe mogłyby spokojnie zrobić roszadę mi się ruch f5 bardzo nie podoba już wyjaśnię dlaczego ten ruch mógłby być słabym posunięciem po końcu na przykład na d6 co się narzuca, no bo chcemy zrobić roszadę i tak dalej, no to możemy grać C4. I cały mych polega na tym, że po C6 na przykład Hetman B3, i Hetman tutaj wspólnie z pionkiem bardzo mocno uderzają w punkt D5, na B7 oczywiście coś podwisa, trzeba to wszystko policzyć, a skoczek z F3 może sobie swobodnie za chwilę zagrać i tam się władować na pole E5 i żaden pionek z F6 go nie wypędzi. To są tylko takie moje rozważania z pomocą troszeczkę silnika, oczywiście to są rzeczy w miarę proste, no myślę, że no, dla mnie są to w miarę proste rzeczy, no ale dla osób, które tutaj coś chcą wyciągnąć z tego, to myślę, że też jakaś nauka jest, oczywiście symetryczne pozycje bardzo często kończą się remisami. Ale wróćmy do pozycji. Skoczek D2 i nie Ci, zbił na D2, goniec wybił na D2 i goniec zagrał na D6. Zobaczcie moi drodzy, jaka symetria na szachownicy. Mały plus dla białych w takich symetrycznych pozycjach jest taki, że to białe są na posunięciu w tym momencie, czyli to tempo więcej, ale to nie gwarantuje absolutnie zwycięstwa. Jednakże na pewno lepiej mieć to tempo więcej w tej sytuacji. Roszada ze strony Magnusa. No, i teraz e, niepełniarz zaskoczył chyba tutaj e, wszystkich. E, siebie również, znaczy siebie pewnie nie, ale miał na pewno przygotowane pewne rzeczy. I posunięcie H5. No, trzeba przyznać, bardzo oryginalny pomysł. I teraz tak staram się. Pomyśleć i, i wymyśleć po co to posunięcie. To znaczy, tak, na pewno tutaj próba y, dopchnięcia pionka na pole H3 i troszeczkę zepsucia roszady u y, białych, jakiś królew 8, ewentualnie. No, Roszada czarnych raczej nie wchodzi w grę w tym wypadku, jeżeli czarne chcą próbować szarpać te pozycje. Ale Magnus moi drodzy tutaj no, zareagował perfekcyjnie. Ja jeszcze tylko powiem. Co by było na przykład po roszadzie? Bo roszada też się narzuca oczywiście. Tutaj moglibyśmy zagrać hapiędź. Hetmanem na hapiędź. Atakując na H7 z groźbą mata i wybiciem pionka. Jedyną sensowną opcją to by było na przykład zagranie F5. Myślę, że Nepo tak by zagrał. Po końcu G5 tutaj te figury się zaczynają rozgrywać, ale jest Hetman E8 i tak naprawdę no, wymiana nic nie daje, żadnej przewagi białym, więc po, powiedzmy odejściu na F3 i Hetman F7, czyli tutaj cały czas jest pilnowanie piona. Goniec 4 bicie na F4, Hetman bije F4. Tak teoretycznie mogłoby nastąpić. I cały myk polega na tym, że białe tutaj. Stoją naprawdę bardzo przyjemnie ze względu na to, że jest białopolowy goniec pomiędzy czarnymi pionkami. Tutaj jeszcze pionek C3 za chwilę się pojawi i to się bardziej uwidoczni. No i w symetrycznych pozycjach Carlsen jest arcy totalnie mistrzem świata, moi drodzy. On chyba najlepiej gra symetryczne pozycje, równe pozycje na świecie w perfekcyjnie. A tutaj silnik wskazuje plusik dosyć spory, bo plus jeden według czeskomowego silnika dla białych. No i ciekawy jestem właśnie yy, dlatego, pewnie tutaj czarne nie zrobiły teraz roszady. Poszło H5. Po ruchu H5 niezwykle interesujące posunięcie. Tutaj w ogóle dobrym posunięciem byłoby zagranie C4 wbrew pozorom, żeby jednak z tym tempem więcej grać Hetmanem na B3 z tym samym planem. Bardzo ciekawy ruch Magnus wymyślił. E, twórczy Hetman E1. No, rzadkie posunięcie. Od razu powiem, że po Hetman E7 tak naprawdę tutaj pozycja mogłaby się za chwilę skończyć remisem. Tylko właśnie myk polega na tym, że to nepo musi próbować wygrywać partię, mimo że gra czarnym kolorem. Na przykład po gońcu G5 nieco wymusza wymianę, ale wymiana nie jest najlepsza, bo wieża wchodzi z tempem, z szachem. I na przykład po F6 goniec G6, król F8. Wygląda to groźnie, ale teraz wymiana na przykład Hetmanów, król może zbić i goniec wraca na D2. Ta pozycja jest po prostu równa, nic tu się strasznego dla czarnych nie dzieje. Lecz po Hetman E1 król zagrał na F8. Jakże to piękne posunięcie, moi drodzy, dla czarnych. No, troszkę się tutaj. Podśmiewam, aczkolwiek król F8 nie jest złym ruchem oczywiście. Wygląda to dziwnie, no bo tu się nadszarpnęła teoretyczna roszada ze strony czarnych. Król nie zrobił tej roszady, no i co grać dalej, a Hetman A1 ma piękną funkcję, bo goniec zagrywa na B4. Ta wymiana gońców jest perfekcyjna dla białych. Z tego względu, że chociażby goniec uderza tutaj w piona, i wymiana tego silnego gońca jest na plus dla białych. Hetman zagrał na E7, na co nastąpiła wymiana. I hetman D2. Znowu jest nieco symetrycznie, ale już białe powiedzmy stoją. Myślę, że przyjemniej z tego względu, że jest pionek cały czas na czarnym polu, goniec swobodny, ale żeby było jasne, czarne. Też mają dobrą pozycję. Znaczy to jest równa w zasadzie. Wiem, że trochę się tutaj w zeznaniach no, sprzeczam sam, ze, sam z sobą, a jakbym miał wybrać kolorem, jakim chciałbym to grać, to wolałbym białymi, ze względu na to, że goniec jednak i czarny pionek na D4. Ale to są takie szczegóły na najwyższym poziomie, moi drodzy. Wieża E8, wieża A na E1. Próba wymienienia aktywnej wieży to jest zawsze plus, bo wieża H8 jeszcze nie jest aktywna, ale grając na H6 próbuje tutaj czarny uaktywnić tę wieżyczkę. Hetman G5. No, Hetman zajął więcej pól tutaj w obozie przeciwnika. Dlaczego by nie? Wieża G6 tutaj nie działa, no jest goniec przede wszystkim. No i Hetman troszkę naciska. Ok, posunięcie C6. Na co białe wymieniają tą aktywną wieżę? Goniec wybija i bierze a1, no bo tak grać trzeba. Ja myślę, że Magnus tutaj czuje się jak ryba w wodzie w tej, w tej pozycji. Czuje na pewno bardzo dobrze tę pozycję i Hetman zagrywa na e6. No nie pozostaje nic nepo, jak próba wymiany Hetmanów. Jakby się Hetmany wymieniły, remis podpisujemy za kilka posunięć prawdopodobnie. Hetman e3, no dlaczego by nie? Atakujemy, król nie ma roszady, król jest blisko i biały próbuje to białe próbuje wykorzystać. Goniec d7, tylko że nie można tam nigdzie przejść białymi w tym momencie. Posunięcie h3, subtelnie, zawsze lufcik się przyda i posunięcie h4. Teraz zastanówmy się, czy nie można by było zagrać posunięcia g5. Ja taki ruch bym zagrał z miejsca, dlatego na miejscu czarnych. Przede wszystkim król łapie oddech na g7. A pionki mają jakąś tam opcję próbę, żeby tutaj atakować króla. Tylko że jak mogłyby grać białe w tym momencie? Myślę, że Carson grałby w ten sposób, bo, no bo on jest wielkim specjalistą właśnie, na przykład jak jak patrzę na jego partię, no to świetnie gra pionkami bandowymi. Wiem, że to brzmi dosyć prosto i um, Myślę, że każdy potrafi grać pionkami bandowymi, ale w odpowiednich momentach. I taki ruch A4. Trudne posunięcie, ale to jest łapanie tlenu na skrzydle hetmańskim, czyli rozpychanie się po prostu. I teraz zwróćmy uwagę, co by było tutaj z tymi pionkami na tym skrzydle. No bo białe próbują tam robić swoje i czekają na reakcję czarnych. Jeżeli byłby ruch G4, to sprawa jest bardzo prosta. Ruch H4. I nie można zbić Hetmanem, bo leci wieża. A jak zagra król na G7, to mamy ruch G3. I pionki na czarnych polach robią robotę, a czarne nie mają jak atakować białego króla. Jeżeli pionek zagrałby na przykład na H4, żeby potem G4 zagrać, już to sprawdzamy, po ruchu A5, czyli rozpychanie się dalej tutaj na hetmańskim trwa, po ruchu G4 po prostu bicie, goniec bije, Hetman E8, król G7 i Hetman B8. Myślę, że to są plany, które Karsten by zagrał od ręki, praktycznie. Plan jest taki: wieża E8 i chcemy matować króla, atakować króla w połączeniu z gońcem. Jedyna, chyba sensowna opcja. No, i myślę, że tutaj jeszcze można oczywiście zagrać goniec E6 i tak dalej. nikt tu wskazuje jako bardzo przyjemną pozycję dla białych. Dobrze, ale tak nie było. H4 ze strony czarnych nastąpiło. Niby logiczne, bo tutaj pionek na czarnym polu się ustawia. I Magnus teraz podejmuje tutaj e, ruch, który może troszeczkę wybić przeciwnika z rytmu. C4. Przyznam się, ja bym chyba takiego ruchu nie zagrał, aczkolwiek nie są to moje schematy, więc też pewnie ciężko wymyślać takie posunięcie. No ale to jest też logiczne. Zobaczcie, pionek chce się dobrać do tego piona, stworzyć go izolowanym pionem i próbować grać na równym drewnie cały czas. Bo co mają białe robić, jak już mają roszadę, figury wszystkie w akcji? No to tylko uderzyć w centrum. Nastąpiło wybicie. Goniec wybił. No i izolowany niby pionek, ale jest opanowana linia. Wygląda to dobrze. Czasami jest jakiś przełom. Tutaj potem wisi pionek. No, myślę, że białe są bardzo w komfortowej sytuacji w tym momencie. Nepo popełnia, moi drodzy, bardzo poważny błąd w tej sytuacji. Bardzo poważny, i dziwię się, że zawodnik tej klasy popełnia takie przewinienie. Jest to posunięcie, moi drodzy, B5. Pytanie do Was. Jak to wykorzystać w tym momencie? Otóż, no oczywiście można sobie zatrzymać materiał i ja już pokazuję, jak partia toczyła się dalej. Otóż Hetman A3, moi drodzy. Hetman A3, szach, król G8 i Hetman bije A7. Ruchy wtrącone są niezwykle groźne. Pionek y, za darmo. Pionek, został wzięty pionek. Cały myk polega też na tym, że jak będzie wzięcie gońca na C4, to bijemy gońca na D7. I tyle w temacie. Przy ciężkich figurach i pionku mniej, przy tej klasie zawodników, to się wiąże z końcem partii. W tej sytuacji jednakże Nepo zagrał Hetmanem na D8, ale sprawdźmy, co by było po zagraniu goniec H3, bo mówimy o ruchach wtrąconych, więc i ten ruch sobie rozpatrzmy. Jednakże po tym posunięciu tutaj białe mogłyby spokojnie zagrać wieża E8 z szachem. Przykładowo Król H7 i Hetman bije F7. Jeżeli wymiana Hetmanów na F7, no to pionek więcej i kwestia realizacji przewagi, myślę, że dosyć łatwa końcówka dla białych jednak jakby było bicie gońca na C4 to Hetman wybija wieża, wybija i bijemy gońca, wieżówka z pionkiem więcej też prawdopodobnie jest wygrana dla białych w tym momencie tu oczywiście można jeszcze próbować grać jakieś wieża F4, można też wieża D8 bronić pionka, próbować, można też wieża E6 po wybiciu, wybiciu na C6 przykładowo, no myślę, że wygrana byłaby bardzo, bardzo blisko dla białych Okej. Okay. No, mamy taką sytuację i Nepo cofnął Hetmana na D8 broniąc gońca. Co na to Magnus? Magnus z zimną krwią, na spokojnie, goniec B3. Goniec cały czas świetnie stoi na diagonali. No i teraz wieża D6. Wieża D6. No narzuca się oczywiście, że się narzuca, gdyż tutaj jest opcja odejściem gońcem, no i próba wzięcia pionka, wiadomo. Jednakże wieża E4, przyjemny ruch z pożytecznym, z tego względu, że jeszcze mamy tutaj nacisk na pionka H4. No i na moi drodzy zagrywa niec E6 i to jest kolejny błąd, no błąd, ale ciężko w trudnej sytuacji bez piona nie popełniać kolejnych przewinień w szachach i zwykle to tak bywa. Co jest ciekawe, Magnus tu praktycznie od ręki zagrywa kolejne posunięcia. To jest niesamowite, że on już widział, co tutaj powstanie na szachownicy i będzie z tego zadowolony. Co zrobił Magnus, moi drodzy? Wybił końca, tak po prostu. Wieża wybiła, wieża wybiła, pionek wybił, mamy hetmanówkę. Wiele razy widziałem, jak Magnus realizuje hetmanówkę. Końcówkę hetmańską, tak to nazwijmy, z różnymi zawodnikami. To jest coś nieprawdopodobnego i w ciemno założę się zawsze o wszystko, że w tej sytuacji Magnus wygra na 100 prób, wygra 100 razy. W blicach widziałem niesamowite rzeczy, jakie wyprawiał w hetmanówkach. No i teraz tak, moi drodzy, jak tę hetmanówkę realizować? Otóż pierwszy ruch, który się narzuca, to hetman C5. Tak też poszło. No centralizacja hetmana, pytanie zawsze jest takie, co mają robić czarne w tej sytuacji. Bia białych plan jest prosty. No, zrobić wolnego pionka i go doprowadzać i chronić przede wszystkim króla. Hetman zagrał na A5, na co Magnus odpowiedział, bicie na C6. Pionka trzeba zbić. Widzimy tutaj, atakujemy kolejnego. Raczej Nepo nie chciałby pasywnie grać pod tytułem Hetman D7, bo to by się wiązało z końcem partii prędzej czy później. Czarne próbują aktywności. No, jak już wspomniałem, bicie na C6 i Hetman E1 z szachem, król H2. No i są dwa piony więcej w tym momencie, więc no trzeba wybić. Jednakże jest z szachem bicie na E6. Król 7 Słabiutki król. Ten też, y, król niby nie jest taki tutaj bezpieczny, trzeba bardzo uważać, ale białe mają tutaj y, sporo czasu, żeby to zabezpieczyć. I zobaczmy, jak jest realizowana przewaga przez Mistrza Świata. Szach na E4. Król G8. I posunięcie B3. Zauważcie, że jak nastąpi ruch Hetmanem na G3 to król na G1 i Hetman z G3 nie ma opcji dania szacha królowi po raz kolejny. No więc tutaj Nepo wybił na A2. Hetman dał szacha. Król H7. Nie ma innego wyjścia. Można dawać wiecznego szacha, no ale czarne to by były przeszczęśliwe. Tutaj wiadomo Magnus gra o zwycięstwo i zbija pionka. Pionek broniony. No i Hetman wraca na F2 i znowu się pojawia um, problem, nie problem, czyli no do rozwiązania taki motyw, żeby tutaj nie było wiecznego szacha pod tytułem Hetman G3, Hetman E1. Magnus zagrywa Hetmanem na E5 bardzo solidnie, po diagonali broni, broni pionka. Myślę, że bez tego pionka B3 również sytuacja byłaby wygrana. Hetman zagrywa na B2, Hetman subtelnie daje szacha, król G8, Hetman D3. Bardzo uważnie pilnuje wszystkich pionków i zobaczcie, przygotowuje start dla pionka D4, żeby tam zasuwał do pola przemiany. Hetman F2. I teraz bardzo ładne posunięcie. W ogóle pierwsza linia silnika, ale to też może nas wiele nauczyć. Naprawdę Hetmanówki są fantastycznie rozgrywane przez Magnusa. Mój drodzy, bardzo dokładnie tutaj zagrał mistrz świata, mianowicie Hetman C3. Ja się łapię za głowę, myślę o co chodzi, ale po zobaczeniu kolejnych posunięć już dostrzegam tę opcję. Mianowicie, Hetman broni pola C1, pola A1. Zobaczcie jakie to jest ważne po ruchu Hetman F4. Przede wszystkim też bronimy na G3. Król G1 i teraz nie ma żadnego szacha na króla białego. To jest bardzo ważne. Król h7, Hetman dał szacha, g6 i hetman d1. Jedynka jest opanowana. Król się za chwilę może schować na h1, właśnie po ruchu hetman e3, król się właśnie tutaj chowa i nie pozostaje nic innego, jak pchać pionka do przodu. Bardzo prosta rzecz. g5 nastąpiło, próba szarpnięcia, d5, g4, no i tutaj, jakbyśmy wybili Hetmanem, jeszcze mogłyby być spore problemy. Myślę, że wygrana hetmanówka również jest dla białych, ale już z problemami. Z tego względu, że jest szach. h 2 kolejny szach. No i nie chcemy remisu, więc musimy zagrać G3 i Hetman B2. I tutaj można jeszcze się. jeszcze trzeba się sporo namęczyć białymi, żeby te pozycje pewnie wygrać, chociaż nie wiem, czy jest wygrana prawdopodobnie. Ale po co się męczyć, jak mamy tutaj mózg Carlsen'a na horyzoncie. Carlsen nam tutaj pokazuje, jak to rozgrywać. Pionek zbija, pionek na h3. No widzimy, próba jeszcze rozwalania tutaj króla, ale jest hetman f3. Moi drodzy, po tym posunięciu nie pomniasz Ci poddał partię. Już pokazuję dlaczego. Będzie szach, to idzie król h2, a jeżeli bicie, król zbija, jakiś szach na d2, król g3. Chodzi o to, że Hetman broni wszystkie pionki, trzy piony więcej. Król jest bardzo bezpieczny. Jak nastąpi jakiś szach, to król H3. I zobaczcie, że Hetman biały nie pozwala czarnemu Hetmanowi nigdzie dać szacha. To jest e, już bardzo prosta realizacja na tym poziomie. Moi drodzy, 5-3 dla Karsena po 8 rundach. No i zapowiada się tutaj, że Mistrz Świata obroni tytuł, ale jeszcze. Są partie i czekamy na wielkie widowisko. Mam nadzieję, że Nepo nie powiedział ostatniego słowa i zaskoczy jakimś świetnym debiutem Mistrza Świata. W każdym razie dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego razu, cześć.